Wychowany KKS Morze Stegna Michał Werner otrzymał powołanie i zagrał w reprezentacji Polski podczas turnieju Państw Wyszehradzkich w Czechach. Jego sukces niech będzie motywacją dla każdego młodego człowieka, który marzy w dzieciństwie o piłce nożnej. Nieważne skąd się pochodzi, ważna jest determinacja i upór w dążeniu do celu. Nazywam się Michał Werner. Moją przygodę z piłką zacząłem tutaj właśnie w tym klubie, w którym jestem teraz, w KKS Morze Stegna. Z futsalem tak samo, tutaj te pierwsze kroki stawiałem. No i do tej pory jestem w tym klubie. Od ilu lat trenujesz? Około 8 lat. Jak każdy młody chłopak chciałem wiązać z tą swoją przyszłość. No i na to się nastawiałem, żeby próbować coś osiągnąć w tym kierunku. Powiedz, dokąd Cię to zaprowadziło? Czy teraz jestem po zgrupowaniu kadry Polski U19 w futsalu, która wzięła udział w turnieju Państw Wyszehradzkich, który odbył się w Ostrawie w Czechach. Miałem swój debiut w kadrze w półfinałowym meczu z reprezentacją Czech, który wygrał się 5-0. Następnego dnia zagraliśmy mecz z drużyną Słowacji, w którym wtedy przegraliśmy 4-2. No, mam nadzieję, że może kolejne powołania i możliwość pokazania się, aby gdzieś grać na wyższym poziomie. W futsalu lub, jeśli się uda, w piłce trawiastej. Tak. Czy była taka osoba w Twoim życiu, która Cię poprowadziła, albo która odpowiednio Cię motywowała? Tak, bardzo dużo doświadczam swojemu trenerowi tutaj, Krzysztofowi Wieśka, no, który ma największy wpływ na ten. Krzysztof Wieśko, jestem trenerem UKS Morze Stegna. Michała trenuję od jakichś 7 lat. Jako młody chłopak gdzieś tam na jakichś biegach przełajowych dzięki współpracy z Tomkiem Górskim gdzieś tam wypatrzyliśmy go, zmobilizowaliśmy go do tego, żeby te 15 km z Drewnicy przyjeżdżał do Stegny. Michał się dość szybko zaaklimatyzował i naprawdę to, co zrobił przez te lata, to tylko i wyłącznie zawdzięcza sobie, swojej determinacji, swojej chęci, no, bezwzględnie nieocenionej pomocy rodziców, którzy go te 15 km wodzili. Frekwencja na treningach to była naprawdę jedna z najlepszych, 100% praktycznie w większości przypadków. Nieliczne sytuacje zmuszały do tego, że nie mógł przyjechać. No i to powoduje to, że Michał jest tam, gdzie jest. No, otrzymał powołanie do Młodzieżowej Kadry Polski w futsalu. My tym futsalem zajmujemy się od samego początku. Gdzieś to się łączy z tą piłką trawiastą. Gdzieś też być może trochę z beach soccerem, ale to akurat nie jest do końca nasz priorytet. Jest to fajne uzupełnienie, a futsal gdzieś tam jest bliżej może nawet niż trawa, to te warunki są ciężkie, stąd znajdujemy się właśnie w Szutowie, bo w Stegnie tej hali nie ma. Może będzie niebawem, ale to jest na pewno ciężkie zadanie. Michał pojechał na kadrę ze względu na to, że ten futsal trenuje, bo gdyby tego futsalu nie było u nas, to no, nikt by go nie wypatrzył, nikt by go nie zobaczył, nikt by go nie sprawdził i on nie miałby umiejętności takich typowo futsalowych. I żeby na tą kadrę się dostać, to już nie wystarczają umiejętności stricte trawiaste, to już nie można mieć super umiejętności z trawy i zagrać sobie w kadrze Polski. Tam te zagrania futsalowe muszą być, muszą istnieć. Michał od początku rzekłbym nawet, że zawsze troszeczkę większe predyspozycje ku temu futsalowi miał niż na trawie. No, warunki jego są dużo lepsze. Mówi się o talencie zawodnika, że jest coś takiego jak talent, ale połowa osób twierdzi, że tego talentu nie ma, że tylko ciężka praca. Ja mam zdanie trochę takie podzielone. Na pewno są pewne predyspozycje u każdego zawodnika, które predysponują ku temu, żeby on łatwiej przyswajał pewne elementy techniczne. Ale stricte jako talent to nie jest do stwierdzenia. Tak? Na pewno zawodnik wyróżniający się, to widać od razu, jeśli przychodzi pierwszy raz na zajęcia. Widać, że z dużą łatwością porusza się z piłką, ma lepszą koordynację ruchową od innych i to zdecydowanie widać od razu. Michał miał też to, że wcześniej
trenował z Tomkiem Górskim tam w zajęciach takich szkolnych i to też było dużym ułatwieniem, bo chłopak już był w jakimś sensie przygotowany ogólnie w kierunku piłki nożnej. Przykład Michała tutaj jasno o tym mówi, że można się urodzić i mieszkać na małej miejscowości i jeśli się naprawdę tylko chce i chociaż część tych predyspozycji jest, to naprawdę można osiągnąć duży sukces i można nawet zagrać z Orzechem na piersi, tak jak to się udało. Co prawda była to kadra młodzieżowa, ale to jest taki sam orzełek jak w kadrze seniorskiej. No i mam nadzieję, że dalej będzie kontynuował tą swoją ciężką pracę i gdzieś tam ku tej kadrze seniorskiej niebawem zawita. Na pewno jest to ciężka praca. Ty jesteś przykładem na to, że nieważne skąd się pochodzi, że jeżeli tylko się chce, to można. Wystarczą chęć do pracy i można osiągnąć sukces. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.